W zakonie augustiańskim od wieków istnieje nabożeństwo i cześć Najświętszej Maryi Panny jako Matki Pocieszenia. Nie wiadomo, jaka jest jego geneza. Według legendy Matka Boża ukazała się świętej Monice, ubrana w czarny strój ze skórzanym pasem w odpowiedzi na jej prośbę o pomoc i pociechę po śmierci męża Patrycjusza. Obiecała specjalną opiekę i pociechę Monice oraz wszystkim tym, którzy ku jej czci noszą skórzany pas. Powyższa legenda powstała dość późno, prawdopodobnie około XV wieku, gdy pojawiły się tzw. mantelatki. W 1401 roku papież Bonifacy IX zezwolił zakonom żebraczym na udzielanie swojego habitu i reguł także kobietom. Mantelatki miały specjalne przywileje oraz wszelkie prawa augustianów pierwszego zakonu. W 1439 roku Grzegorz z Rimini otrzymał pozwolenie na założenie bractwa paskowego przy kościele augustiańskim w Bolonii, którego patronami byli święty Augustyn i święta Monika. Około 60 lat później Marcin z Vercelli założył dość liczne bractwo ku czci Matki Pocieszenia. W XVI wieku wszystkie trzy bractwa zostały złączone w jedno i od tego czasu rozwijały nabożeństwo do Maryi Matki Pocieszenia. Maryja, Matka Chrystusa, jest matką żywego ciała Chrystusa, matką Kościoła. We wszystkich swoich potrzebach, wszelkiego rodzaju nieszczęściach i cierpieniach, chrześcijanie zawsze doświadczali jej matczynej troski i pomocy. Dlatego od wielu wieków w zakonie augustiańskim czci się Maryję jako Matkę Pocieszenia albo Pocieszycielkę Strapionych. Maryja nosi tytuł Matki Pocieszenia w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia mówi o starcu Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza pociechy Izraela. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie ona dała ziemskie życie Zbawicielowi, który jest prawdziwym pocieszycielem ludzi. Chociaż kult Matki Bożej Pocieszenia wiąże swe powstanie z zakonem augustiańskim, bardzo szybko rozszerzył się na cały Kościół. W Polsce znajduje się wiele słynących łaskami obrazów Matki Bożej Pocieszenia.